Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Grittner z kanału The Closa, a dzisiaj zapraszam Was na nieco luźniejszy odcinek ze Starego Zielonego i DH+. Obie trasy zaczynają się na Koziej Kurce i możemy podjechać na nie Douglasjawem, bądź zjechać z szyndzielni rock'n'rollą. Zacznijmy od Starego Zielonego. Nazwa trasy bierze się od zielonego szlaku pieszego, który wcześniej prowadził właśnie tę trasą. W górnej sekcji trasa prowadzi zaraz obok starego toru staneczkowego. Trasa jest dosyć szybka i wymaga niezłej kontroli nad rowerem. Początkowo spotkamy parę hopek. W tym fragmencie trzeba trochę uważać, trasa nieco wynosi na bok. Zaraz po tym, jak dojedziemy do szutrówki, trasa zmienia nieco swoją charakterystykę, jest nadal dosyć szybka, natomiast będziemy mieli okazję przejechać po paru drewnianych mostkach i spotkać się z czterema sekcjami korzeni. Jest to oczywiście najcięższy i najciekawszy element tej trasy, szczególnie gdy jest mokre, korzenie są dosyć niskie, potrafią się ściągnąć w dół. W tym miejscu, aby płynnie przejechać po korzeniach, należy puścić heble i wybrać jak najwyższą linię. Przy kolejnym dywanie z korzeni brakło mi już nieco prędkości, żeby przejechać i zaczęło mnie ściągać w dół. Po sekcji korzeni będzie czekać nas fragment z dwoma mniejszymi hopkami i nieco większe wypłaszczenie trzeba będzie trochę dokorbić, żeby utrzymać prędkość. Jest to jedna z ciekawszych tras na Enduro Trails, szczególnie wyróżnia ją właśnie ta sekcja z korzeniami. W momencie, gdy robi się mokro, poziom trudności tej trasy zdecydowanie wzrasta. Thank you.
Trasa kończy się zaraz pod centrum Enduro Trails. DH Plus jest to czarna trasa rozpoczynająca się zaraz przy Twisterze. Podobnie jak Stary Zielony, jest to trasa bardzo szybka, posiadająca parę gapów i parę ciekawszych dropów. Natomiast wszystkie z nich posiadają objazdy, więc jeśli ktoś nie czuje się pewnie w powietrzu, zawsze można przejechać obok. Moment, który wjeżdżamy między brzozy, jest chyba najszybszym i jednym z bardziej stromych odcinków na tej trasie. Trzeba tylko pilnować prędkości, a dalej już po zakręcie w lewo można spokojnie puścić heble. Właściwie po tym zjeździe wystarczy na spokojnie puścić heble, a dalej mamy niewielki gap, który na prędkości można przelecieć. Sick! No i dupa linia. Mniej więcej po tym fragmencie zaczyna się już ostra rąbanka po kamieniach i korzeniach. Aaa, nie ta linia. Nic nie widzę. Jest! W tej sekcji trzeba też najbardziej uważać. Posiada ona parę bardziej stromych fragmentów z korzeniami. No i żeby je przejechać, trzeba po prostu puścić przedni hamulec. Każda z trzech czarnych bielskich tras jest trochę inna od siebie. Według mnie Dziabar jest trasą najbardziej techniczną z tych wszystkich i jednocześnie najwolniejszą. Kamieniowo chyba jest najprostszą czarną trasą. Jeśli ktoś się przełamie na ściankę, to w sumie nie ma tam nic trudniejszego. Natomiast DH Plus jest trasą szybką i trasą z dużą ilością kamieni i korzeni. Podobnie jak Stary Zielony, wymaga ona umiejętności panowania nad rowerem przy dosyć dużej prędkości. Końcówka trasy jest już dosyć męcząca, ostatni odcinek trzeba naprawdę mocno dokorbić bądź mieć prędkość z wcześniejszego. Z mojej strony to by było na tyle, tak jak widzicie dzisiaj nieco krótszy odcinek. Jeśli spodobał wam się, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i napiszcie coś fajnego w komentarzu. Natomiast ja się będę z wami żegnać, pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower, na razie!